Co to ja miałem powiedzieć? Witam ponownie, to miałem powiedzieć. I teraz tak, witam ponownie, tak powiem, a wszystko wyjaśnię po kolei. Kochane dziadki, żebyście się tak nie stresowały tym poprzednim wyzwaniem z poprzedniego wideo. Wyzwaniem, dobrze mówię, między ewentualnością kawału o doktorku, a jakimiś tam moimi wyczynami. Ale wyjaśnię, to zaproponuję coś, ale wyjaśnię najpierw, że kochane dziadki, to oczywiście ze względu na mój wiek, to dotyczy pułapu, młodszych ode mnie. To tak jak w tym kawale troszkę podobnie, że chcę, panie doktorze, pan mi to obniżył, tak? No jak ktoś zna to. Może trochę podobnie, ale tak się, młodszych ode mnie, dziadki, dobrze mówię, tak, no to dobrze wszystko powiedziałem. To kochane dziadki, nie było żadnego ćwiczenia tu na moim kanale, więc zaproponuję takie bardzo pożyteczne. No muszę w tym celu położyć, przygotować, żebym był widoczny. Siadł klęcznego, jeżeli kładę się, niezależnie jak nazwiemy tą pozycję na plecach. To teraz oczywiście, jeżeli ktoś może się położyć całkowicie, to dobrze rozciągnąć plecami, czy dotykając czubkiem głowy. Ale taka pozycja jest bardzo też dobra i pomocna i alternatywna, że opieram łokciem rękę na podłodze i tu łączę dłonie, bo to rozciąga po przekątnej. Obydwa kolana są na podłodze. No to raczej jest konieczne. Można nawet trochę miednicę unieść i oddycham swobodnie. Bo to rozciąga nam po przekątnej. Musimy się czuć rozluźnienie i swobodnie. Oczywiście na drugą stronę łokciem opieram teraz prawą rękę. Tutaj łączę dłonie palcami. I potem już o wiele łatwiej się położyć. I kolana też powinny dotykać podłogi, czubek głowy albo całym plecami można się położyć. Natomiast to samo w sobie jest wartościowe, bo rozciąga nam ciało tak na ukos. Też ćwiczenie, którego u nikogo nie widziałem, a czasami stosuję i, no i czuję, że jest dobre. Czuję, że jest dobre. Tutaj mięśnie poprzeczne brzucha i tak dalej, jakby to nie wymieniać, ale na ukos poprzekątnej bardzo dobrze rozciąga ciało. Trzeba się rozluźnić, swobodnie oddychać. I tak jak mówię, oczywiście oprócz tego dobrze się jest położyć, czy to na plecach, czy ręce dać za głowę. Bo czubkiem głowy dotykając i kolana na podłodze, swobodnie oddychając, parę, kilkadziesiąt sekund poleżeć. Jeżeli ktoś na przykład ogląda telewizję, sobie w takiej pozycji swobodnie poleży, pooddycha, to jest to wyśmienite dla zdrowia. Zrobi to każdego dnia. To jest to typ rozciągnięcia całego ciała, które jest kręgosłupa, które jest po prostu no, wyborne dla samopoczucia i utrzymywania ciała w odpowiedniej formie, w należytej formie. Więc tyle chciałem w tym wideo zaproponować.